Sponsorem Sportgame jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Tomasz Pajączek, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sport Game. Czas rozpocząć decydującą batalię o awans do Ekstraklasy. W najbliższy weekend koszykarze pierwszoligowego Śląska Wrocław zainaugurują fazę play-off. Przeciwnikiem najlepszego zespołu rundy zasadniczej rozgrywek będzie Start Lublin. Podopieczni Tomasza Jankowskiego do najważniejszej części sezonu przygotowują się bardzo sumiennie. W ubiegłym tygodniu koszykarze WKS-u formę na play-offy szlifowali na zgrupowaniu w Brzegu Dolnym. Ćwiczyliśmy tam nowe zagrywki, które zaprezentujemy w naszej ofensywie. Ćwiczyliśmy nad zespołową obroną. Nie było ćwiczeń wytrzymałościowych czy fizycznych, natomiast była czysta gra w koszykówkę 5-5. Zagraliśmy dwa mecze sparingowe z zespołami aspirującymi do gry w drugiej lidze. Wygraliśmy je wysoko, nie ma sensu tutaj przytaczać konkretnego wyniku, ale najważniejsze jest to, że pewni zawodnicy w takich meczach poczuli się pewniej, poczuli, że odnajdują się w tych nowych wariantach ofensywnych i miejmy nadzieję, że oni nam też pomogą w playoffach. Wrocławski zespół jest faworytem w starciu z ósmą drużyną sezonu zasadniczego. Największym atutem naszych rywali jest doświadczenie, mówi rozgrywający Śląska. Jest Łukasz Wilczek, który świetnie podaje, grał w Ekstraklasie, jest Tomek Celi, który jest świetnym strzelcem. Właściwie na nich dwóch opiera się głównie gra w ataku Lublinian, ale myślę, że trzeba być skoncentrowanych też na kilku pozostałych graczach. Także ten tydzień mamy na to, żeby się do tego przeciwnika przygotować taktycznie i już to zaczęliśmy robić na treningach, także mam nadzieję, że będziemy dobrze przygotowani i skoncentrowani i to pozwoli nam wygrać te spotkania. W pierwszej rundzie play-off Śląsk będzie musiał sobie radzić bez swojego kontuzjowanego kapitana Adriana Mroczka-Truskowskiego. To nie powinno być problemem, dodaje Marcin Fliger. Mamy naprawdę 12 klasowych zawodników, którzy każdy wchodzi na parkiet, wnosi coś pozytywnego do gry. Mamy szeroką rotację w składzie. No, mamy też indywidualności, które potrafią wziąć ciężar gry na siebie, także myślę, że mamy dobrze zbudowany zespół, taki kompletny. Jeżeli nic złego się nie przydarzy, to na pewno będziemy bardzo groźni i będziemy kandydatem do awansu. Kolejnym atutem Śląska ma być wrocławska publiczność. Liczą na to koszykarze oraz menedżer wrocławskiej drużyny. Rozgrywka będzie pękać w szwach, tak jak to miało miejsce chociażby podczas meczu z MKS-em Dąbrową Górniczą. To był taki pierwszy mecz w tym sezonie pierwszoligowym, kiedy do Kosynierki właśnie przyszło bardzo, ale to bardzo dużo osób. Teraz będzie podobnie, tym bardziej, że godzina spotkania jest dosyć atrakcyjna, bo godzina 20, także myślę, że nie przeszkodzi to nikomu w planach i mamy nadzieję zobaczyć się ze wszystkimi fanami wrocławskiego basketu w sobotę i w niedzielę. Przypomnę, początek obu meczów o godzinie 20. Do półfinału play-off awansuje zwycięzca trzech spotkań. Zimowa aura nie przestraszyła uczestników Ligi Spartana. Ruszyła siódma edycja piłkarskich rozgrywek dla amatorów. W wiosennej części zmagań na boisku przy ulicy Krajewskiego rywalizować będą 33 drużyny. Siódmą edycję rozgrywek zainaugurowali pierwszoligowcy. W sumie w czterech pierwszych spotkaniach padło 13 goli, co dało całkiem przyzwoitą średnią ponad 3 bramek na mecz. Zaszczyt otwarcia rozgrywek przypadł zespołom AC Polanka i Call Center Intergalactica. Górą okazali się ci drudzy, pewnie zwyciężając 4-0. Najwięcej goli padło w drugim spotkaniu Ligi Spartana, w którym ekipa Volvo Polska pokonała FC Oranie 4-1. Znacznie bardziej zacięty przebieg miały dwa inne mecze inauguracyjnej kolejki pierwszej ligi. Beatka Team wygrał ze Złodziejówką 2-1, a zespół Remondis zwyciężył 1-0 drużynę Breslauer SC. Pierwszym liderem rozgrywek, w których uczestniczy 10 drużyn, został Intergalactica. 14 zespołów walczyć będzie w tym sezonie o punkty w Ekstraklasie. Aktualny mistrz Ligi Spartana Śródmieście rozgrywki zainauguruje w czwartek meczem z APGO.pl. Nowością w siódmej edycji piłkarskich zmagań amatorów jest utworzenie drugiej ligi. Na najniższym poziomie rozgrywkowym wiosną walczyć będzie 9 drużyn. Kolejne mecze Ligi Spartana w czwartek i piątek od godziny 18 na boisku przy ulicy Krajewskiego. Spotkanie o Superpuchar, w którym Śródmieście zmierzy się z ekipą Empower, zostanie rozegrane w trakcie sezonu. Dokładny termin nie jest jeszcze znany.
Poważne wyzwanie czeka w najbliższy weekend czołowych karateków z Wrocławia. Trójka podopiecznych Jacka Lamota walczyć będzie w Londynie w silnie obsadzonym ogólnoświatowym turnieju Kyokushin Federacji IFK. Do Londynu wybierają się Agata Kaliciak, Anna Brzezicka i Igor Lamot. Dla całej trójki będzie to najważniejszy start w tej części sezonu. Bardzo prestiżowe zawody, duże obłożenie zawodników w kategorii Igora. Prawie 50, w kategorii dziewczyn jest prawie 30, to graniczy już nawet u Igora chyba z 5-6 walkami, także ciężkie zawody. Przygotowania szły ostro, Igor tutaj dodatkowo trenuje, dziewczyny też dodatkowo trenują. Dodatkowe zajęcia służą m.in. lepszemu przygotowaniu do większej niż zazwyczaj liczby walk w turnieju. Do tej pory średnią było tak 3-4 walki. Żeby przejść taki sprawdzian, no niestety kondycja jest podstawową rzeczą, czyli dużo biegania, dużo interwałów, ciężka praca na tarczach, 3-4-minutowe serie po kilka razy, także no jest to ciężka praca. Wysoka frekwencja oraz obecność w Londynie zawodników i zawodniczek ze światowej czołówki są gwarancją wysokiego poziomu sportowego turnieju. Zapowiedziało się bardzo wielu zawodników praktycznie ze wszystkich kontynentów. Widziałem na liście zawodników z Chile, z Brazylii, z Rosji, także zawodnicy rosyjscy są zawsze bardzo dobrze przygotowani, także trzeba się liczyć z ciężkimi walkami. Ogólnoświatowy turniej Karate Kyokushin Federacji IFK w Londynie rozpocznie się w najbliższą sobotę. Walki finałowe, oby z udziałem wrocławian, dzień później. Miłośnikom biegania długodystansowego we Wrocławiu przybyło kolejne wyzwanie. 22 czerwca w stolicy regionu rozegrany zostanie pierwszy nocny półmaraton. Impreza poprzedzi tradycyjny wrześniowy Maraton Wrocław. Zapisy do obu biegów oficjalnie wystartowały w ostatni piątek. Organizatorzy przygotowali specjalny pakiet dla tych, którzy chcieliby wziąć udział w obu imprezach. Chętni do startu na maratońskiej trasie oraz połowie tego dystansu zapłacą 90 zł. Tyle samo wynosi opłata startowa za udział w samym półmaratonie. Do 31 maja obowiązuje natomiast promocyjna cena dla maratończyków. Dla mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska wynosi ona 60 zł. Ci, którzy uiszczą opłatę do końca maja, mogą liczyć na specjalny numer startowy z imieniem, nazwiskiem oraz własnym zdjęciem. Tradycyjną zniżkę przygotowano dla wszystkich maratończyków powyżej 60 roku życia, którzy za pakiet startowy zapłacą symboliczną złotówkę. 31 Wrocław Maraton rozegrany zostanie 15 września. Nowa impreza we wrocławskim kalendarzu biegowym, czyli pierwszy nocny półmaraton, odbędzie się 22 czerwca. Termin jest nieprzypadkowy. Zawodnicy ulicami miasta pobiegną w noc świętojańską, a impreza będzie jednym z punktów corocznego święta Wrocławia. Organizatorami nowego biegu są Wrocławskie Centrum Sportu Hippik i Rekreacji oraz Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan. Szczegółowe informacje oraz regulaminy Wrocław Maratonu oraz nocnego półmaratonu można znaleźć na stronie internetowej www.wroclawmaraton.pl. Teraz to wszystko. My spotykamy się z Państwem jutro rano. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta.